scenerii nieco poetycznej, przy blasku nie tylko Jupiterów, ale także Księżyca. Za chwilę kolejny rozdział w historii polskiego futbolu. Polscy piłkarze rozpoczynają eliminację przed finałami piłkarskich Mistrzostw Świata we Włoszech w 1990 roku. Witam Państwa, Andrzej Zydorowicz. Pierwszą kartą tego rozdziału jest dzisiejszy pojedynek z Albanią. Przeciwnik dziwny, na pewno, chociaż zaliczany do europejskich krajów, egzotyczny. Rzadko przyszło nam się z nim potykać. Rezultaty czasami bywały zaskakujące. Stąd być może z pewnym niepokojem zawsze oczekujemy wyników spotkań naszej reprezentacji z Albańczykami. Oto trybuna honorowa i kabiny sprawozdawcze Telewizji Polskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Warunki do gry: było słonecznie w ciągu dnia, ale wieje bardzo silny, porywisty wiatr i w tej chwili jest bardzo chłodno. Nie wiem, ile stopni powyżej zera, ale ten wiatr daje się we znaki wszystkim, zwłaszcza nielicznym widzom, którzy przybyli na trybuny Śląskiego Stadionu. Zasiadło na trybunach około 30 tysięcy widzów, a więc ci najbardziej zagorzali sympatycy futbolu śledzić będą przebieg tego spotkania, w którym biało-czerwoni walczyć będą z Albańczykami. Jeszcze nie ma zawodników obydwu zespołów na murawie stadionu. Podam Państwu, w jakich składach grać będą obydwa zespoły. A więc drużyna gości w bramce Halim Mersini. Z numerem drugim grać będzie Krenar Ali Mehmeti. Z numerem piątym Skender Gega. Z czwórką Skender Hodia. Z ósemką Artur Lekpello. Z numerem dziesiątym kapitan drużyny albańskiej Arben Minga. Z jedenastką Sulejman Demolari, jeden z najlepszych podobno piłkarzy albańskich. Z numerem szóstym występuje Fat Bart Jera, z trójką Mirel Josa, z dziewiątką Lefter Milo i z siódemką Ili Szechu. Widzą Państwo także rezerwowych piłkarzy: bramkarz Sotir Szkurti i z numerem 13 Stoja, z czternastką Zmijani i z piętnastką Kepa. To zawodnicy, którzy jak na razie obserwować będą przebieg tego spotkania z ławki przeznaczonej dla piłkarzy rezerwowych. I skład drużyny polskiej. W bramce Józef Wodzik, z numerem drugim Robert Warzycha, z numerem trzecim Roman Wójcicki, z numerem czwartym Dariusz Wdowczyk, z piątką gra Damian Łukasik, z szóstką Waldemar Matysik, z siódemką Krzysztof Warzycha, numer ósmy kapitan zespołu Jan Urban, z numerem dziewiątym Jan Furtok, z dziesiątką Andrzej Rudy i z jedenastką Włodzimierz Smolarek. Trener Wojciech Łazarek, widzą Państwo jego nazwisko. Rezerwowi zawodnicy: z numerem 12 bramkarz Janusz Jojko, z numerem 13 Ryszard Komornicki, potem z 14 Kosecki, z 15 Ziober i z 16 Kubicki. Oto obydwa zespoły prowadzone przez trójkę arbitrów rumuńskich. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Mircza Salomir Skluż, technik, mechanik, 43 lata, od 8 lat jest sędzią międzynarodowym. Nie tak dawno prowadził mecz w ramach Pucharu Europy pomiędzy Mostar. Partnerami pana Salomira są Joan Igna z czerwoną chorągiewką i Wasile Kurt z żółtą chorągiewką. Zwłaszcza ten spakowaty z czerwoną chorągiewką po lewej stronie na naszych ekranach musi być sympatyką piłki nożnej doskonale znany, bowiem jest to sędzia, który sędziował na Mistrzostwach Świata w Meksyku, między innymi prowadził słynny mecz ćwierćfinałowy Francja-Brazylia, a na Mistrzostwach Europy w tym roku prowadził mecz półfinałowy Republika Federalna Niemiec-Holandia. Jak zwykle na Stadionie Śląskim w Chorzowie serdeczne powitanie. Są chłopcy z balonami, no i tradycyjnie hymny narodowe. Thank you.
Ceremonia oficjalna poza nami, kolorowe balony w powietrzu, widzą Państwo Polska, Albania, plakaty z nazwami drużyn, które będą grały w dzisiejszym spotkaniu, są Ślązaczki w ludowych strojach, powitanie kapitanów obydwu zespołów, powitanie także trójki sędziowskiej i za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Drużyna polska przygotowała się do występu na Stadionie Śląskim w Chorzowie na specjalnym zgrupowaniu w Kamieniu. W sobotę dołączył do tej drużyny Włodzimierz Smolarek. W niedzielę w późnych godzinach wieczornych Waldemar Matysik oraz Roman Wójcicki. Kapitanem drużyny polskiej jest Jan Urban. Drużynę albańską prowadzi Arben Minga. Widzą Państwo Józefa Wandzika, naszego bramkarza. Polacy grają w biało-czerwonych strojach, Albańczycy w jednolitych czerwonych kostiumach. Rozpoczynamy walkę o awans do finałów piłkarskich mistrzostw świata Italia 1990. Trenerzy uważają, że przygotowali drużynę jak najlepiej mogli. Drużyna jest podobno przygotowana znakomicie kondycyjnie. Wprawdzie zdarzało się, że jak chociażby w Mielcu w 1984 roku Albańczycy sprawiali nam sporo kłopotu. Tam również w meczu eliminacyjnym zremisowaliśmy zaledwie 2-2, ale wszyscy twierdzili, że tego rodzaju sytuacja nie powtórzy się. Przed tym meczem odbyła się uroczystość. Znany arbiter międzynarodowy Piotr Werner z Gliwic otrzymał kryształowy gwizdek, trofeum ufundowane przez redakcję katowickiego sportu dla najlepszego sędziego w sezonie 87-88. Piotr Werner jest dzisiaj sędzią technicznym i rozpoczęło się spotkanie. Krzysztof Warzycha. Robert Warzycha. Wójcicki. Matysik. Robert Warzycha. Albańczycy uchodzą za zespół, który jest dobrze wyszkolony technicznie, gra żywiołowo, szybko, zdecydowanie, często fauluje, nie najlepiej radzi sobie z taktyką. Zobaczymy, czy tego rodzaju przedmeczowe opinie potwierdzą się w dzisiejszym meczu. Rudy. Na polu karnym spore zamieszanie. Był Łukasik, był Wójcicki, to są dwaj zawodnicy o najlepszych warunkach fizycznych. Serdeczny dopik na trybunach Stagola słychać zewsząd. Smolarek. Krzysztof Warzycha. Przyspiesza. Powstrzymany przez Lech Bello. Josa. Rudy. Matysik. Rudy. Bardzo rozsądne zagranie wszerz boiska, ale wiatr troszeczkę poniósł piłkę bliżej bocznej linii. Miał kłopoty z jej opanowaniem Urban, dał sobie radę Wdowczyk, dośrodkowanie. Matysik. Rudy. Wdowczyk. Zamykamy niczym w meczu hokejowym przeciwników na jej połowie. Składa się do strzału Smolarek, jeszcze poprawka Warzychy. Nadal 0-0 w meczu Polska-Albania, ale zaczęliśmy w pierwszych dwóch minutach
od mocnego uderzenia, od zdecydowanego ataku. Minga. Wcześniej gwizdek arbitra rumuńskiego. Ali Mehmeti. Urban. Dał sobie radę z Albańczykiem. Matysik. Gega. No, Wandzik. Pusta bramka przez moment. Dramatyczna chwilę pod bramką polskiego zespołu. Łukasik. Urban. Czwórką atakujemy. Rudy. Robert Warzycha. Krzysztof Warzycha. Smolarek na polu karnym. Piłkarz Feyenoordu Rotterdam, Włodzimierz Smolarek, nie trzyma się pozycji lewoskrzydłowego, częściej jest na środku boiska. Rudy starał się dojść do piłki. Andrzej Rudy był nieco zmęczony wydarzeniami na naszych ligowych boiskach. Ale ten krótki pobyt w kamieniu zregenerował jego siły. Urban. Pędzi po lewej stronie Furtok. Urban przy piłce. I kontratak piłkarzy albańskich. Minga. I pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Szósta minuta meczu Polska-Albania. Rezultat 0-0. Rzut rożny dla zespołu Albanii. Demolari ustawia piłkę w narożniku. Robert Warzycha. Smolarek. Wójcicki. Rudy. Wandzik. Wdowczyk. Urban na pozycji lewoskrzydłowego. Piłka nie wyszła poza boisko. Rudy. Zeszła mu piłka z nogi. Przepraszający gest zawodnika GKS-u Katowice. Wójcicki. Matysik. Rudy. Znakomicie przejął tę piłkę. Przyspiesza tempo akcji. Zagranie do Matysika.
zwolnienie jednak tempa akcji. Robert Warzycha, Wdowczyk. Boczni obrońcy mają za zadanie grać ofensywnie, ale nie tak jak to uczynił w tej chwili Wdowczyk. Świetnie Warzycha zakończył swój rajd na Hodi. Rzut wolny dla zespołu albańskiego. Smolarek. Wdowczyk. Rudy. Urban. Smolarek. Jest okazja do szybkiego ataku. Urban na polu karnym. I pierwszy rzut rożny dla biało-czerwonych. Przy stałych fragmentach gry i Wójcicki, Łukasik pojawiają się na polu karnym. Do Łukasika adresowana piłka. Jeszcze Wójcicki stara się tam do niej dojść. I aut dla gości. Josa. Trener zespołu albańskiego Sigiri Rieli wystawił 5 obrońców. Są nimi Ali Mehmeti, Gega, Hodia, Legbello i Jera. Ale to nie znaczy, że poświęcają główną uwagę Albańczycy obronie własnej bramki, że czynią to w sposób kurczowy, stwarzając niebezpieczeństwo pod bramką Mersiniego. Widzieliśmy próby szybkich kontrataków w wykonaniu drużyny gości. Są zespołem na pewno także dobrze przygotowanym szybkościowo. 10 minut spotkania za nami, rezultat bezbramkowy, a na murawie Jera, zawodnik 28-letni, który po raz 7 gra w reprezentacji Albanii. Krzysztof Warzycha. Furtok. Rudy. Robert Warzycha. Matysik. Faulowany, rzut wolny. Podczas grupowania w kamieniu polski zespół często ćwiczył stałe fragmenty gry, strzały z rzutów wolnych, rzuty rożne. Ale odległość od bramki Mersiniego spora, około 40 metrów. Rudy, strzał i bramka spuszcza piłkę. Coś nieprawdopodobnego, strzelał Dariusz Wdowczyk, który
znany jest z umiejętności strzeleckich przy tak ustawianej piłce, przy stałych fragmentach gry. Ale jak na razie nie ma bramki, jest 0-0. Wójcicki. Smolarek. Krzysztof Warzycha, świetne zagranie do partnera i Mersini. 27 lat, drugi występ w drużynie narodowej. Gra w drużynie mistrza Albanii 17, Nentori Tirana. Ali Mehmeti. Wdowczyk. Robert Warzycha. Smolarek i Matysik, teraz Rudy. Rudy. Na razie dośrodkowania Rudego wychodzą poza boisko. Drugi rzut rożny dla zespołu polskiego w tym spotkaniu. 14 minuta spotkania. 0-0. Strzelał Roman Wójcicki, który gra w drugoligowym zespole FC Homburg w Republice Federalnej Niemiec i w ostatnich meczach drugoligowych zbierał bardzo pochlebne recenzje za swoje występy. Matysik. Demolari. Ali Mehmeti. Minga. Demolari. Jak Państwo widzą, Albańczycy w środku pola radzą sobie bardzo składnie. Dobrze panują nad piłką. Szóstką, siódemką atakują przed pole bramki Wandzika. Zagranie teraz na prawą stronę i... No, gdyby nie zablokowany strzał przez Matysika. Kto wie, czy strzał Demolariego nie przyniósłby bramkę zespołowi albańskiemu. A więc Albańczycy grają w stylu podobnym do tego, jaki oglądaliśmy w Mielcu. Nie chowają się, używając języka bokserskiego, za podwójną gardą. Przy każdej nadarzającej się okazji starają się zagrozić bramce przeciwnika. Dobry strzał Rudego. Trzeba próbować strzałów z dystansu. I spalony. Smolarek pilnowany indywidualnie przez Ali Mehmetiego. Wyciąga swego rywala tutaj do bocznej linii boiska. Nasi zawodnicy starają się rozciągać grę, ale jak na razie bez rezultatu. Furtok. Furtok, pole karne. I jaka decyzja arbitra rumuńskiego? Grać dalej. Rudy. Rudy wykłada piłkę partnerowi, ale Furtok zablokowany
znalazł się między dwoma obrońcami albańskimi, nie złożył się do strzału. Nadal więc w 17 minucie spotkania meczu Polska-Albania, rezultat bezbramkowy 0-0. Smolarek. Obok niego Ali Mehmeti. Sędzia zastosował przywilej korzyści, pokazał grać dalej. I trzeci rzut rożny dla naszego zespołu. Niewiele brakowało. Piłka minimalnie przeszła nad poprzeczką. Pod strzale Jana Urbana. Nad stadionem śląskim w Chorzowie zawisła lekka mgła, ograniczająca nieco widoczność. Tymczasem Gega, Lech Bello. Smolarek nie uznaje straconych piłek, walczy niesamowicie ambitnie o każdą piłkę, sunie atak biało-czerwonych na bramkę Mersiniego. No ale to było za mocne podanie do Urbana. De Molari, bezwzględnie najlepszy zawodnik zespołu albańskiego, tam nie ma po prawej stronie Roberta Warzychy, teraz dopiero nadbiega. Jest natomiast Milo. Okazja do kontry. Milo. Ten zawodnik, który przed chwilą był przy piłce, to bardzo ciekawa postać, debiutant w drużynie Albanii. Lefter Milo z Partizani Tirana. 22 lata. Zresztą trener Sigiri Rieli poważnie odmładza zespół narodowy Albanii, wprowadza coraz młodszych zawodników w futbolu młodzieżowym. Odnosili Albańczycy największe sukcesy. Rudy. Rudy, Smolarek, Łukasik, Matysik, Wójcicki, Wdowczyk. Wdowczyk dba o to, aby Józef Wandzik nie zmarzł w bramce. Robert Warzycha, Rudy, Wdowczyk na pozycji lewoskrzydłowego, dobre dośrodkowanie, strzelał Włodzimierz Smolarek, który niczym Sanchez, którego gościć będziemy niedługo na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wykonał takiego fikołka, no ale piłka poszła obok bramki i nadal na Stadionie Śląskim Polska-Albania 0-0.
De Molari, Minga, Trzechu, atak pozycyjny Albańczyków, piłka wędruje od nogi do nogi. Minga, pędzi za nim Wdowczyk, dał sobie doświadczony Minga, 22 występy, najwięcej z reprezentantów Albanii, niebezpieczna sytuacja, znowu pusta bramka. Po raz drugi już w tym meczu zdarza się tego rodzaju historia naszym reprezentantom. A upłynęło dopiero niewiele czasu, bowiem 22 minuty za nami. Niewątpliwie przewaga jest po stronie biało-czerwonych. Drużyna Wojciecha Łazarka atakuje, stara się stworzyć sytuacje podbramkowe, strzeleckie, ale od czasu do czasu rywal także zagraża. Widzieliśmy już dwukrotnie Józefa Wandzika w opała. Smolarek, Matysik, Furtok, Chodia i bramkarz Mersini. Łukasik. Jera. Josa, Rudy, trójka naszych zawodników, dobre prostopadłe podanie do Furtoka, Furtok, nie ma bramki. To była pierwsza szybka akcja naszego zespołu, błyskawiczne wyprowadzenie piłki z własnej połowy, prostopadłe zagranie Rudego do Furtoka. No i Furtok znalazł się w dogodnej sytuacji. Czwarty rzut rożny dla naszego zespołu. Łukasik. Rudy, Furtok, niemal kopia poprzedniej akcji, Furtok, pole karne do tyłu, nikt nie nadbiega. Luka między formacją ataku a drugą linią, Rudy, znowu do Rudego trafia piłka, pole karne, Matysik, wrócili Albańczycy na własne przedpole bramkowe. Urban, aj, dosłownie centymetrów chyba zabrakło, aby padła bramka. Urban bardzo ładnie zawinął. Posłał piłkę w długi róg. Minimalnie chybił. Nadal więc 0-0 po 27 minutach meczu prowadzonego w szybkim tempie. Pod znakiem przewagi zespołu biało-czerwonych. Chociaż pod znakiem także dwóch niebezpiecznych ataków drużyny albańskiej. Polska gola na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Robert Warzycha, Wójcicki, Krzysztof Warzycha. Krzysztof Warzycha. Minga.
Łukasik, Urban, Furtok i Mersini. Większość piłek jest adresowana do Demolariego, to jest ten zawodnik z numerem 11, i do kapitana drużyny albańskiej, do Mingi, który najczęściej gra po prawej stronie boiska, to jest ten piłkarz z dziesiątką. Urban. Urban. Faulowany i będzie rzut wolny wykonywany z odległości 24, może 5 metrów od bramki Mersiniego. Czterech naszych zawodników wokół piłki. Jest Urban, jest Furtok, jest Wójcicki, jest Smolarek. Pozostała trójka ze Smolarkiem, który zdecydował się na strzał. Sprawił on trochę kłopotu bramkarzowi albańskiemu, ale jak na razie Mersini gra bezbłędnie. Większość reprezentantów Albanii to piłkarze mistrza tego kraju, klubu 17 Nentori Tirana. Faul Matysika. Demolari. Wójcicki, Josa, Rudy, Jera, Robert Warzycha. Matysik. Rudy popisał się ładną sztuczką techniczną. Matysik zdecydował się na strzał. Nigdy ten zawodnik nie zdobył w występach w reprezentacji narodowej bramki. A gra już po raz 49. Przez wiele sezonów bronił barw zabrzeńskiego Górnika. Teraz występuje w ekstraklasie francuskiej w drużynie Auxerre. Drużynie, która spisuje się zupełnie dobrze i w tym sezonie należy do czołówki Ligi Francuskiej, chociaż ostatni mecz zespół Waldemara Matysika przegrał. Trzechu, no po raz trzeci, proszę Państwa, po raz trzeci Albańczycy zagrozili bramce Wandzika i tym razem minimalnie przestrzelił 22-letni zawodnik Partizani Tirana, partner klubowy Milo Trzechu. Robert Warzycha, wysokość pola karnego. Bardzo mocne dośrodkowanie. Furtok czekał na błąd bramkarza. Minga, Wandzik.
Krzysztof Warzycha. Dobre zagranie do Smolarka. Milo, Minga, Ali Mehmeti, Diosa, Urban. Andrzej Rudy, Furtok, jak gdyby bał się odpowiedzialności, za szybko pozbył się piłki, zagrał bardzo niedokładnie. Furtok także był kontuzjowany przed występem dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, zastanawiano się, czy w ogóle będzie mógł grać. Łukasik. Łukasik, Smolarek, dobrze przyjął piłkę, Urban, ładne dośrodkowanie, ale nie ma nikogo na prawym skrzydle. Coraz częściej w przedniej linii zespołu polskiego Damian Łusiak, Łukasik. Smolarek. Zepchnięci do obrony Albańczycy, Smolarek, dośrodkowanie jest tutaj na polu karnym, Rudy strzela z powietrza, ale widzieli Państwo, bez efektu. Znowu Rudy, najbardziej ruchliwy dnik. Na pewno popełnia błędy, ale stara się brać ciężar gry na swoje barki. Łukasik. Furtok. I aut dla polskiego zespołu. Krzysztof Warzycha. Podcięty zawodnik Chorzowskiego Ruchu, popularny Kucio, bo taki ma pseudonim piłkarz niebieski. Rudy. I... Jest pełna 9 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zagranie ręką Furtoka, łatwo dostrzegalne dla każdego. Nie wiem, na co liczył napastnik GKS-u Katowice. Na trybunach nastrój bardzo efektowny i radosny. Widzowie raz po raz zrywają się z miejsc. Ta meksykańska fala. Rozgrzewają się w ten sposób sympatycy futbolu. Przybyli, aby obserwować bezpośrednio to spotkanie. Tymczasem Albańczycy w ataku na bramkę polską. Demolari. I out dla zespołu polskiego. Zespół Albanii rozgrywa bardzo mało spotkań międzypaństwowych, chociaż w tym sezonie, w tym roku nawet kalendarzowym, tych spotkań Albańczycy już kilka rozegrali. W tym roku grali z drużyną olimpijską Rumunii, wygrywając 1-0 i uzyskując bezbramkowy rezultat. Z pierwszą Rumunią
przegrali 0-3 i bezbramkowy wynik uzyskali z Kubą. Ta ilość tych spotkań, 4 w tym roku, jest zaskakująca, skoro w ciągu 42 lat rozegrali ich dotychczas 33. Ale to świadczy najlepiej o tym, jaką wagę przywiązują Albańczycy do przygotowań do meczów eliminacyjnych. Odległość od bramki około 30 metrów, rzut wolny. Wdowczyk ustawił sobie piłkę, lewa noga, rykoszet i piłka w rękach Mersiniego. Faulowany Minga. Rzut wolny dla Albańczyków. Leży także nasz reprezentant. Andrzej Rudy utyka. Chodia. No. Bramkarz starał się dojść do tej piłki. Uprzedził go Łukasik. Demolari jest etatowym wykonawcą rzutów rożnych z prawej strony boiska. Czterdzieści minut spotkania minęło, nadal nie zdobyliśmy bramki, coraz pewniej chyba czują się Albańczycy. Wdowczyk. Krzysztof Warzycha. Rudy. Lewa noga. Jeszcze nasz zawodnik. Gol! Nie ma bramki. A strzelał Jan Furtor. Trzeba przyznać, że nasi zawodnicy mają pozycje strzeleckie, ale tak jak to w lidze bywa, nie grają skutecznie. Umiejętność wykorzystywania pozycji podbramkowych jest najsilniejszą stroną naszych piłkarzy. Rudy, przejawiający olbrzymią ochotę do gry. On przy piłce, żywiołowy, teraz Wdowczyk, Matysik, Rudy, no ale jak wszystkie piłki kierowane będą do Rudego, to po paru minutach ten zawodnik w ogóle wysiądzie kondycyjnie. Nie spodziewam się, żeby Rudy miał niespożyte siły.
Rzut wolny dla Albańczyków. W ostatnich 7-8 minutach gra bardziej wyrównana. Nie ma już tak zdecydowanej przewagi jak przez pierwsze 35 minut zespołu polskiego. Nasi zawodnicy wyraźnie zwolnili tempo ataków na bramkę Mersiniego. Urban. Urban. Rudy. Tymczasem Wdowczyk leży pod bramką polską na boisku. Biegnie do niego lekarz naszej ekipy, dr Rychlewski. Już podniósł się Wdowczyk, chociaż utyka. Daleki wrzut Rudego na boisko. Wójcicki. Cała drużyna albańska na własnej połowie boiska. Przy ataku pozycyjnym trzeba dużej ruchliwości, zwycięskich pojedynków indywidualnych, aby liczyć na powodzenie. I znowu bramkarz Mersini. Matysik. Josa. Wdowczyk. Rudy. Robert Warzycha. Rudy. Smolarek. I koniec, proszę Państwa, pierwszej części spotkania, a więc pierwszej części, którą Polacy rozpoczęli z dużym animuszem. Przez pierwsze 35 minut mieli zdecydowaną przewagę, chociaż dwukrotnie dzwoniono na alarm pod bramką Wandzika. Potem jednak w końcowych minutach tej pierwszej połowy gra była bardziej wyrównana. Naszym zawodnikom jak gdyby zabrakło sił. Grali przede wszystkim w tej pierwszej połowie mało skutecznie, stworzyli kilka sytuacji podbramkowych, ale nie zdołali ich wykorzystać. Najdogodniejsze zmarnował dwukrotnie Jan Furtok. A więc po 45 minutach spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu Polska-Albania rezultat bezbramkowy 0-0. Spotkamy się mniej więcej za 10 minut. Patrzę na boisko, gdzie znajdują się już nasi reprezentanci. Wychodzą także Albańczycy. W zespole polskim nastąpiła zmiana. Jest z numerem 15 Jacek Ziober z łódzkiego klubu sportowego. 23-letni zawodnik, który dotychczas sześciokrotnie grał w barwach drużyny narodowej. Nie widzę natomiast Waldemara Matysika, a więc w miejsce Waldemara Matysika wchodzi Jacek Ziober. To jest jedna zmiana w drużynie polskiej. W przerwie meczu miałem okazję rozmawiać z byłym trenerem naszej drużyny narodowej, Ryszardem Kuleszą, który podkreślił jedną rzecz, że nasi reprezentanci w środku pola radzili sobie nieźle w tej pierwszej połowie spotkania, ale im bliżej bramki, tym gorzej. Za rzadko strzelali, nie decydowali się na strzały, nie wychodzili na pozycje strzeleckie i zdaniem Ryszarda Kuleszy to było najpoważniejszym mankamentem w grze zespołu polskiego. Ziober. Robert Warzycha.
W drużynie albańskiej nie ma zmiany. W tym samym zestawieniu gra zespół Sigeriego Rieliego. Wójcicki. Warzycha. Rudy. Furtok. Furtok, Rudy. Mocno podkręcona piłka. Wypuszcza bramkarz Mersini na moment piłkę z rąk, ale naprawia swój błąd. Podobnie jak w pierwszej połowie nasi zawodnicy rozpoczynają grę od zaznaczenia swojej przewagi, przewagi optycznej. Oni są częściej w posiadaniu piłki, przesiadują na połowie drużyny przeciwnika. Ziober. Ziober. Do tyłu, Rudy. W ostatniej chwili zdjął mu piłkę z nogi Lekbello. Wójcicki. Furtok, faulowany przez Podję. Smolarek. Warzycha. Smolarek. Często zmieniający pozycję. Robert Warzycha. To nowe pokolenie piłkarzy reprezentacyjnych. Debiutował niespełna przed rokiem w drużynie narodowej. Włodzimierz Smolarek ma na swym koncie już 57 spotkań rozegranych. To jest 58. No ale najdłuższy staż reprezentacyjny z naszych reprezentantów ma Roman Wójcicki. Szybka akcja Polaków. Urban nie doszedł do piłki. Rudy obok błyskotliwych zagrań ma także i takie jak ten, jak to, które przyniosło stratę piłki. Ziober. Rudy. Warzycha. Krzysztof Warzycha. Krzysztof Warzycha na polu karnym. Arbiter pokazuje grać dalej. Prowadzi spotkanie Rumun Mircza Salomir. Z Albańczykami gramy po raz ósmy. Dotychczas odnieśliśmy 3 zwycięstwa, trzykrotnie remisując, doznając jednej porażki. Najwyższa wygrana miała miejsce w historii pojedynków polsko-albańskich właśnie na tym stadionie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Było to w 70 roku, kiedy pokonaliśmy Albańczyków 3-0. Ziober. Smolarek. Smolarek, Smolarek i Mersini.
Furtok. I w takim momencie zabrakło dokładności. Składa się do strzału Jan Urban. Rudy. Robert Warzycha. Rudy. Krzysztof Warzycha. Coraz częściej próbują nasi reprezentanci strzałów z dystansu. Urban. Urban. Raz po raz celnie strzelają nasi reprezentanci, ale jak na razie nie udaje im się zaskoczyć bramkarzy Albańczyków, Halima Mersiniego. Wójcicki. Nieustanny atak biało-czerwonych, ale jak na razie bez powodzenia. Smolarek. Robert Warzycha. Łukasik spodziewał się, że ktoś z partnerów stoi za jego plecami. Okazja do kontry dla Albańczyków. Minga w pojedynku z Wójcickim. I... out. Albańczyk ma pretensje do sędziego liniowego, ale tam właśnie znajduje się Johan Ingna, ten znakomity arbiter rumuński, który znany jest na stadionach całego świata. Prowadził spotkania RFN Holandia w Mistrzostwach Europy w półfinale. Mistrzostwa Świata w Meksyku, Francja, Brazylia. Osiem minut drugiej części spotkania za nami. Nadal rezultat bezbramkowy w spotkaniu Polska-Albania. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwy pojedynek, że Albańczycy są przeciwnikiem niewdzięcznym, bo niby słabeusz, przeciętniak europejskiego futbolu, ale jednak trudno z nimi wygrać. Przekonali się o tym nie tylko Polacy, ale także piłkarze innych krajów, jak chociażby Republiki Federalnej Niemiec, kiedy to zremisowali 0-0 w bardzo ważnym meczu, czy chociażby Belgowie, którzy przegrali właśnie z Albańczykami w eliminacjach Mistrzostw Świata przed Mundialem Meksykańskim 0-2. I ta porażka zadecydowała o tym, że między innymi nie awansowali Belgowie do tych finałów. Awans wywalczyli piłkarze polscy. Dziober. Rudy. Robert Warzycha. Łukasik. Duży tłok na linii początkującej pole karne zespołu albańskiego. Furtok. Krzysztof Warzycha stracił piłkę. Minga. Minga. Demolari. Demolari! O proszę Państwa, przyznam się szczerze, że z wrażenia zamarł mi głos w krtani. Na trybunach rozlegają się pojedyncze gwizdy. Nasi zawodnicy zapamiętale atakują, ale zapominają o obronie. Tego rodzaju kontrakcje mogą przynieść powodzenie drużynie albańskiej. Dziober, Dziober, Rudy,
Albania ma 51 klubów piłkarskich, 2,5 tysiąca zawodników. Mówi się, że w tym kraju w piłkę nożną grają wszyscy i wszędzie. Naturalnie, że jest to zbyt duże i szerokie uogólnienie. 14-latki grają na Spartakiadzie Pionierów. Młodzicy, juniorzy mają swoje ligi. Seniorzy mają trzecią ligę 18-zespołową, druga liga 14-zespołowa. Pierwsza liga tylko 12 zespołów. Po pewnych dwóch rundach następuje podział na dwie grupy sześcioosobowe. Pierwsza szóstka walczy o tytuł mistrza Albanii, druga szóstka wyłania ze swego grona spadkowicza. I tu ciekawostka. Właśnie zawodnicy zespołów, które grają w pierwszej szóstce, mają prawo nie pracować, a trenować. Na ogół obowiązuje w Albanii model amatorskiego futbolu. Od czasu do czasu tylko piłkarze zwalniani są z pracy na treningi. Ale mają do tego prawo tylko ci zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie grali w tej szóstce finałowej walczącej o mistrzostwo swego kraju. Wójcicki. Wdowczyk. Smolarek. Rudy. Robert Warzycha. Ósemka zawodników Albanii broni dostępu do własnej bramki. Rudy, wspaniały strzał, jeszcze dobitka Kurtoka, ale bramkarz odbija piłkę. Andrzej Rudy teraz przyłożył się zdrowo. Uderzył jak z armaty. I spalony Robert Warzycha. Oto zawodnik, który od niedawna występuje w barwach Górnika Zabrze, 25 lat. Siódmy występ w drużynie narodowej, ma już na swym koncie zdobytą bramkę. Coraz częściej spoglądamy na zegar na Stadionie Śląskim. 13 minuta drugiej części spotkania, 0-0 w meczu Polska-Albania. W naszej grupie eliminacyjnej są także Anglia i Szwecja. Dzisiaj wieczorem pojedynek pomiędzy tymi dwoma zespołami, który pokazywać będziemy na antenie Telewizji Polskiej. Zióber! Na ławce rezerwowych zawodników i trenerów polskiego zespołu zadziwiający spokój. Wojciech Łazarek, Zdzisław Podedworny, Komornicki, Kosecki, Kubicki. Jak gdyby wierzyli w to, że nasi zawodnicy zdołają strzelić tę bramkę, chociażby jedną, która da im zwycięstwo w tym spotkaniu. Krzysztof Warzycha, Andrzej Rudy, Robert Warzycha. Robert, De Molari, Minga, ta dwójka gra jak gdyby na pamięć. Smolarek. Zagranie do nadbiegającego partnera. Milo. Jossa.
Łukasik. Ziober. Smolarek, Ziober, za mocne podanie. Robert Warzycha, wysokość pola karnego, płaskie dośrodkowanie. 17 minuta drugiej części spotkania. Nie możemy doczekać się na bramkę, niebezpieczne zagranie, za wysoko uniesiona noga Krzysztofa Warzychy, rzut wolny pośredni. Albańczycy w tej drugiej części spotkania więcej uwagi poświęcają obronie własnej bramki. Od czasu do czasu tylko próbują kontrataków. Atak pozycyjny polskiego zespołu Rudy. Jeszcze Robert Warzycha buduje, posyłając piłkę wysoko ponad bramkę Mersiniego. Coraz częściej na trybunach rozlegają się gwizdy. Dużym rytem zaufania obdzielili widzowie piłkarzy polskich. Przed tym spotkaniem w czasie pierwszej połowy witano zawodników trenera Łazarka bardzo serdecznie, dopingowana. Teraz trybuny powoli cichną, coraz bardziej słabnie wiara w sukces polskiego zespołu, chociaż gra się przecież do końca. I właśnie w takich momentach jak ten najbardziej potrzebny jest doping polskiemu zespołowi. Ziober, Smolarek. Smolarek wymanewrował obrońcę. Rudy, ale musiał się cofnąć po piłkę. Ziober. I rzut rożny. Delikatnie ożywiły się trybuny pod nos. Okrzyk Polska gola. Rudy i Mersini. Coś nieprawdopodobnego. To była jedna z najdogodniejszych sytuacji do zdobycia bramki przez polski zespół. W reprezentacji Albanii w dzisiejszym meczu nie grają zawodnicy Flamurtari, Vlora, a więc zespołu, który był nie tak dawno przeciwnikiem poznańskiego Lecha w pucharze zdobywców pucharów. Dwaj piłkarze tego zespołu są kontuzjowani, pozostali podobno bez formy. Robert Warzycha. No ale tu już jest dużo bliżej bramki niż w poprzednim strzale.
także niecelnie, jeżeli bliskość bramki może być pociechą, możemy się łudzić. Zdzisław Podedworny, drugi trener naszej reprezentacji. Widzieli Państwo go na naszych ekranach. Prowadził reprezentację olimpijską. Kilku piłkarzy, którzy grali w tej reprezentacji olimpijskiej, grają w tej chwili w pierwszej drużynie. Chyba szykuje się zmiana kolejna w drużynie polskiej. Po przeciwległej stronie stadionu rozgrzewa się jeden z zawodników. Robert Warzycha. Znowu Robert Warzycha. Smolarek. Demolari, Wandzik. Smolarek. Smolarek. I rzut rożny dla drużyny albańskiej. Zmiana w polskim zespole. Zmiana także w drużynie albańskiej. W drużynie albańskiej opuszcza boisko w granicy z numerem 7 Szechu. Jego miejsce zajmie z numerem 13 Stoja. Jest to napastnik, który debiutuje w drużynie narodowej. Anecki Stoja. Piłkarz z drużyny mistrza Albanii. Zespołu 17 Nentori Tirana. Furtok popchnięty wyraźnie przez obrońcę. Arbiter jednak pokazuje grać dalej. Jeżeli poprzednie dwie tego rodzaju decyzje w podobnych sytuacjach na polu karnym nie budziły moich wątpliwości, to tym razem mam poważne, czy decyzja arbitra była słuszna. Około 20 minut pozostało do zakończenia spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W meczu Polska-Albania rezultat bezbramkowy. Furtok. Furtok.
i strzelał Minga. Drużyna młodzieżowa Albanii, która wczoraj uzyskała bezbramkowy remis z naszym zespołem, siedząca obok naszego stanowiska, poderwała się po tym strzale z radością do góry. Furtok, Ziober, Smolarek tam czatuje i piłka wychodzi poza boisko. Rzut rożny dla zespołu polskiego, opuszcza boisko Urban, ale to po rzucie rożnym dopiero nastąpi. Sędzia techniczny Piotr Werner trzymał tablicę z numerem 9. Taki numer ma Furtok, a więc nie Urban, tylko Furtok. Jego miejsce zajmie Ryszard Komornicki. Smolarek. Ziober. Rudy, Krzysztof Warzycha, Ziober. Chwała naszym piłkarzom za to, że strzelają z dystansu, za decyzję, za wykonanie. Niestety należy im się nagana. Widzieli Państwo, te strzały najczęściej szybują daleko od bramki Mersiniego. A więc Jan Furtok opuszcza boisko. Jego miejsce zajmuje Ryszard Komornicki. Zawodnik, który dziwił się, że został powołany do kadry. Po mundialu meksykańskim przez 2 lata nie występował w drużynie narodowej. Potem zagrał w 2 meczach. Znowu miał przerwę w występach w drużynie narodowej. I pojawił się znowu w kadrze przed meczem z Albanią. Miałem okazję rozmawiać z Komornickim na zgrupowaniu w Kamieniu. Pytałem, czy czuje się zawodnikiem na finały Mistrzostw Świata we Włoszech. Powiedział krótko, najpierw wygrajmy z Albanią. I rzeczywiście, to jest w tej chwili najważniejsze. Urban. Ryszard Komornicki po raz 20 występuje w meczu drużyny narodowej. Rudy. Smolarek. Przed tym meczem na Stadionie Śląskim w Chorzowie pytali dziennikarze trenera Albańczyków Sigeriego Reliego, jaki cel chce osiągnąć w meczu z Polską. Powiedział krótko, chciałbym powtórzyć wynik z Mielca, a więc marzył o remisie. Chcielibyśmy pokazać także efektowny, widowiskowy futbol. Jak na razie ten pierwszy cel wydaje się dosyć realny, bo do zakończenia spotkania pozostał już tylko kwadrans bez bramek na Stadionie Śląskim w Chorzowie, chociaż Polacy nie ustają w wysiłkach zdobyciu bramki. Minga. I Wandzik, błąd, duży Wandzika, naprawiony przez naszych obrońców. Wandzik wypuścił piłkę z rąk. To jest niewybaczalny błąd. Na szczęście była asekuracja w naszym zespole. Ale trzeba przyznać, że jest to okres brzydszej gry zespołu polskiego. Ziober,
Wójcicki. Robert Warzycha. Rudy. Robert Warzycha. I spokojnie zagrywa Stoja do bramkarza Mersiniego. Wyprowadzenie piłki z naszej połowy, przeprowadzenie w strefie środkowej, prawidłowe, dobre w wykonaniu biało-czerwonych. Wyrobienie sobie pozycji strzeleckich jednak jest słabszą stroną drużyny Wojciecha Łazarka. Nasi zawodnicy coraz bardziej wolni, tracą na dynamice akcji, brakuje przyspieszenia, za rzadko grają także flankami w tej drugiej części spotkania. Stoja. Wdowczyk. Rudy. Rudy, który jest na pewno najbardziej pracowitym piłkarzem polskiego zespołu. Naszym uda się sforcować szczelną obronę drużyny albańskiej, a jednak udało się. Dobre zagranie na pole karne, rzutka w stylu angielskim, Krzysztof Warzycha pokonał bramkarza Mersiniego, prowadzimy 1-0. Ależ długo nasi reprezentanci nie mogli umieścić piłki w siatce bramkarza Mersiniego. Była to długa próba nerwów, nie tylko dla samych piłkarzy, nie tylko dla szkoleniowców, ale także dla kibiców. Pułapka offside'owa, rzut wolny pośredni dla naszego zespołu. Rudy. Smolarek. Komornicki. Strzelec bramki Krzysztof Warzycha. Teraz Rudy, Robert Warzycha. I rzut rożny dla polskiego zespołu. Wójcicki, Łukasik na polu karnym. Ilekroć rzuty rożne są wykonywane, czy rzuty wolne, para naszych stoperów stara się znaleźć pod bramką przeciwnika. Smolarek. Robert Warzycha. Ziober. Komornicki, Wdowczyk, dobre dośrodkowanie. Albańczycy ograniczają się tylko do wybijania piłki z własnego przedpola. Już nie inicjują kontrakcji, nie starają się zagrozić bramce Wandzika. Ziober, Ziober. Rudy, Ziober. Robert Warzycha. Cały czas gramy prawą stroną boiska. Błąd Rudego naprawiony przez Ziobra. Nie.
strzelec bramki, Gucio Warzycha, faulował zawodnika albańskiego Milo. Rzut wolny dla drużyny gości. 1-0 to jest ten wynik, o którym marzyliśmy od dłuższego czasu. Albańczycy po raz któryś z rzędu okazali się przeciwnikiem bardzo niewdzięcznym. Ciężko gra się z tak mało znanym przeciwnikiem, koncentrującym się przede wszystkim na obronie własnej bramki, ale dobrze wyszkolonym technicznie, sprawnym także fizycznie. Stara to prawda, że w dzisiejszym współczesnym futbolu nie ma już zdecydowanych słabeuszy. Poziom się wyrównał. Nie ma już takiej różnicy klasy między drużynami czołówki, na przykład europejskiej, a drużynami, które plasują się w różnego rodzaju rankingach czy szalanżach na miejscach końcowych. Dziober, Rudy, Warzycha, Wójcicki, Rudy, ma przed sobą dwóch zawodników, wykłada piłkę do Dziobera, Dziober strzela w plecy obrońcy albańskiego. Widzą Państwo gest sędziego rumuńskiego Mirci Salomira. Piłka dla zespołu polskiego. Około 6 minut pozostało do końca tego spotkania. Prowadzimy z Albanią na Stadionie Śląskim w Chorzowie 1-0 po strzale Krzysztofa Warzychy. Krzysztof Warzycha rozgrywa dzisiaj 12 spotkanie w drużynie narodowej. Nie zdobył dotychczas ani jednej bramki. Jest to jego pierwsza bramka w występach w reprezentacji. Ale jakże ważna w tak trudnym, ciężkim spotkaniu z Albańczykami. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bramka zwycięska. Smolarek, Wdowczyk i rzut rożny dla zespołu polskiego. Włodzimierz Smolarek ustawia piłkę w narożniku. Znowu wbiegają na pole karne Łukasik i Wójcicki. Do Wójcickiego adresowana piłka, mija się on jednak z piłką.
Rzut wolny dla polskiego zespołu. Obserwatorem dzisiejszego spotkania z ramienia Europejskiej Federacji Piłki Nożnej jest znany niegdyś arbiter Niemieckiej Republiki Demokratycznej Rudi Gleckner, który prowadził nam na Mistrzostwach Świata pamiętny mecz Jugosławia-Polska. Smolarek, Urban, Rudy, Ziober, który przeszedł teraz na prawą stronę boiska w momencie, kiedy pojawił się na nim Komornicki. Ziober i wywalczył rzut rożny. Ostatnie 3 minuty spotkania. Prowadzimy 1-0. Widzowie domagają się jeszcze jednej bramki. Smolarek i bramkarz Mersini. Bez wątpienia Mersini obok Mingi i De Molariego jest najlepszym zawodnikiem zespołu gości. Ziober. Komornicki nie dojdzie do tej piłki. Krzysztof Warzycha strzela z dystansu, ale niecelnie. Oto właśnie bohater polskiego zespołu, popularny Gucio. Zawodnik 24-letni, 12 występ w drużynie narodowej. Debiutował przed 4 laty w biało-czerwonym dresie. Dzisiaj po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców w występie reprezentacyjnym. Do zakończenia spotkania pozostały już tylko sekundy. Prowadzimy 1-0. Ten nieustanny atak zespołu trenera Wojciecha Łazarka zakończył się ostatecznie powodzeniem. Strzał Krzysztofa Warzychy może się okazać strzałem na wagę zwycięstwa w tym pierwszym inaugurującym eliminacyjne spotkanie przed Mistrzostwami Świata we Włoszech polskiego zespołu. Wprawdzie dużo trudniejszymi rywalami są zespoły Anglii i Szwecji, ale Albańczycy mogą być także języczkiem uwagi. Przekonaliśmy się o tym podczas poprzednich Mistrzostw Świata, kiedy to Albańczycy urwali punkty Belgom. Dwójka Polaków sunie na bramkę Mersiniego. Mersini na linii pola karnego, daleko przed linią pola bramkowego. Mocno wysunięta piłka przez Smolarka. Strata. Okazja duża, przepraszający gest Mersiniego i koniec, proszę Państwa, spotkania, a więc Polska wygrywa z Albanią na Stadionie Śląskim w Chorzowie po strzale Krzysztofa Warzychy. 1-0, zwycięstwo na pewno zasłużone, chociaż nie przyszło ono łatwo drużynie Wojciecha Łazarka. Rozegrała dobre spotkanie w pierwszej części, chociaż grała nieskutecznie. Długo męczyli się nasi reprezentanci ze swym niewdzięcznym przeciwnikiem z Albanii. Ostatecznie jednak zwycięzców się nie sądzi. Wygrana 1-0, 2 punkty i teraz czekać będziemy na wiosenne pojedynki naszej reprezentacji ze Szwedami i Anglikami i na losy biało-czerwonych. Przekonamy się potem, w przyszłym roku, czy stać naszą drużynę na awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Były słabsze momenty w grze polskiego zespołu, było za mało skuteczności, były także strzały niecelne z dystansu, no ale ostatecznie wszystko zakończyło się szczęśliwie. Wygraliśmy 1-0. To wszystko ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, mówił Andrzej Zdorowicz.
Dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos do Warszawy.